To są gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, dzień dobry państwu. Zaczynamy, startujemy z naszym pierwszym gorącym pytaniem, a zapytamy o Antifę. Czy jest to organizacja terrorystyczna? Na czym polegają działania Antify i dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że ta organizacja właśnie w tym kraju zostanie uznana za organizację terrorystyczną? Więcej w materiale naszego reportera Macieja Zemły już teraz. Stany Zjednoczone i potężne rozruchy, które rozlały się już na cały kraj. W wyniku zamieszek, które wybuchły po śmierci 46-letniego George'a Floyda, zginęło co najmniej 5 osób, a w ponad 40 miastach została już wprowadzona godzina policyjna. Sytuacja staje się coraz bardziej poważna. Mamy z jednej strony pokojowe protesty, które, wobec których swoje poparcie wyraził m.in. Donald Trump, popierając pokojowe protesty, natomiast do tych pokojowych protestów zaczęły się też szybko dołączać różne bojówki, między innymi Antifa. Antifa, czyli bojówki określające się mianem antyfaszystów. Zdaniem prokuratora generalnego USA, Williama Barra, to właśnie ci lewicowi ekstremiści odpowiadają za eskalację przemocy. Dlatego też Donald Trump zapowiedział uznanie Antify za organizację terrorystyczną. Apel prezydenta USA doczekał się już reakcji w Polsce. Propozycję poparł kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Traktujemy wszystkie siły, które naruszają ład publiczny i porządek w ten sam sposób, surowo. Dlatego postulujemy wpisanie Antify na listę organizacji ekstremistycznych, terrorystycznych i traktowanie tych, którzy szkolą się w zakresie łamania prawa, wyrządzania chaosu w ten właśnie sposób. W podobnym tonie wypowiadają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę skalę zajść z udziałem Antify w Stanach Zjednoczonych po śmierci afroamerykanina pana Floyda, deklaracja pana prezydenta jest zrozumiała i adekwatna do sytuacji, jaka jest na dzień dzisiejszy. Bojówkarzy nad Wisłą rozgrzesza głównie lewica. Nie rozumiem tej decyzji. Uważam, że to jest szukanie w tej chwili wrogów w różnych miejscach po to, żeby odsunąć uwagę opinii publicznej od nieudolności administracji Stanów Zjednoczonych w tym kryzysie. Reakcje polityków na apel prezydenta Trumpa to nie jedyny polski akcent w dyskusji o Antifie. O lewicowych bojówkach było głośno w Polsce przed 9 laty, gdy jej członkowie z Niemiec przyjechali zakłócić Marsz Niepodległości. Wówczas również skończyło się na przemocy i rozlewie krwi. A w Polsce.pl Maciej Zerwa. Czy ten apel prezydenta Donalda Trumpa jest słuszny, czy może rzeczywiście to jest odwracanie uwagi od pewnej nieudolności administracji Stanów Zjednoczonych? Między innymi o tym porozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi są dr Krzysztof Lidl, ekspert do spraw bezpieczeństwa, kolegium Civitas. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz dr Grzegorz Matea, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie również. Witam serdecznie państwa i pana redaktora. To, panie doktorze, od razu zapytam, czym jest Antifa? Czy to jest organizacja terrorystyczna według pana? To jest grupa, w ogóle organizacja? Na czym polegają działania Antify? Jak to wygląda? Antifa nie jest organizacją terrorystyczną i właściwie mam wątpliwości, czy w ogóle jest organizacją jako taką. Dla mnie to jest takie wspólne określenie, wspólny mianownik pewnego zjawiska, pewnych postaw politycznych, zachowań o charakterze ekstremalnym czy ekstremistycznym. Na tej mapie terroryzmu czy ekstremizmu, no bo tutaj różnice są czasem płynne, ona nie zajmuje jakiejś skonkretyzowanej pozycji. Organizacja terrorystyczna z samej natury rzeczy jest organizacją, która posiada pewną strukturę, pewną hierarchię, jasne przywództwo, przedstawicielstwo polityczne, zwykle jakąś reprezentację polityczną, czy legalną, czy nielegalną, to jest oczywiście inna sprawa. Ja tutaj tych cech nie dostrzegam. Widzę tutaj rodzaj ruchu, być może subkultury, ale na pewno nie organizacji terrorystycznej. A pan doktor Krzysztof Lidl, jak patrzy na Antifę ze swojej perspektywy? Czy jest to grupa, organizacja, która może być uznana za taką organizację terrorystyczną, czy też pan doktor tutaj nie dostrzega takich cech charakterystycznych dla tego typu grup, dla tego typu organizacji? Ja myślę, że warto jest zacząć od tego, że prezydent Trump, ale nie tylko, bo kwestia Antify i ewentualnie wciągnięcia jej na listę organizacji terrorystycznych, to jest temat, który, można powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych powraca jak bumerang. Ja pamiętam taką dość ostrą dyskusję w 2017 roku, potem dwóch senatorów w 2019 i teraz
pretekst czy nie pretekst zamieszek powoduje, że ten temat po raz kolejny wraca, a my mówimy o wprowadzeniu jakiejś organizacji czy ruchu, tak jak pan doktor tutaj zwraca uwagę, bo jednak wydaje mi się, że Antifa raczej nie ma charakteru formalnego, jest to pewien ruch, który wyznaje pewne wartości ideologiczne i prowadzi określoną działalność, ale nie ma struktur. Wprowadzenie na listę organizacji terrorystycznych, gdzie tak naprawdę o tym, czy taka organizacja czy ruch znajdzie się na tej liście, czy nie, bardzo często decydują czynniki polityczne. Tam co prawda Amerykanie mają dość mocno sprecyzowane kwestie związane z tym, jak wygląda lista organizacji terrorystycznych, którą prowadzi Departament Stanu. I to są organizacje terrorystyczne zagraniczne. Tam wewnętrzne struktury czy jakieś ruchy amerykańskie się nie mogą po prostu znaleźć. Natomiast FBI prowadzi taką stronę i w zasadzie mam wrażenie, że tam bardzo często nikt się nie zastanawia nad tym, czy mamy do czynienia z organizacją terrorystyczną, czy nie, czy raczej to jest bardzo podobne do tej narracji, którą słyszeliśmy z ust prezydenta Trumpa, prawda? Czyli takiej pewnej groźby, że określony ruch ideologiczny, no w tym przypadku mocno skrajny, znajdzie się na tej liście i to ma być forma pewnego straszaka. Natomiast trzeba pamiętać, że są organizacje, które znajdowały się już na listach organizacji terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych, potem z nich znikały w wyniku różnych negocjacji politycznych, czy czasami nawet ekonomicznych, gospodarczych przestawały tam być, więc myślę, że ten temat ma również taki pewien wydźwięk polityczny i o tym trzeba pamiętać. O tym trzeba pamiętać, a dopytam panie doktorze tutaj jeszcze, czy Antifa jest organizacją jednorodną, czy wszystkie osoby, które gdzieś uznają się, nie wiem, za jej członków, czy za osoby wyznające pewną taką ideologię, postępują w ten sam sposób, czy możemy tutaj tych ludzi też w jakimś stopniu podzielić na to, w jakim stopniu oni reagują na pewne rzeczy, czy na jakiej zasadzie działają i funkcjonują w ramach właśnie tych pewnych idei przyświecających Antifie? Ja myślę, że można dostrzec pewne wspólne mianowniki dla działania tych grup, tych zrzeszeń, bo wciąż nie nazwałbym tego organizacją. Te grupy biorą gdzieś swoje tradycje z czasów przedwojennych, kiedy rzeczywiście istniał taki ruch, taka organizacja, która narodziła się na przełomie lat 20. i 30., kiedy coraz częściej na niemieckiej scenie politycznej pojawiały się już ugrupowania faszystowskie, nazistowskie, zapowiedź tego, co miało miejsce w roku 1933, czyli przejęcia władzy. Wtedy rzeczywiście pojawiła się taki konglomerat organizacji, bardzo często mających charakter również powiązanych z niemieckimi komunistami, którzy w jakiś sposób zwalczali te bojówki tej organizacji, zwalczały bojówki partii nazistowskiej. Potem w latach 60. pod koniec mieliśmy do czynienia z nawrotem ekstremizmu w Europie Zachodniej, no i wtedy też pojawiały się tego typu aktywności. I te współczesne, nazwijmy to w sumie współczesna Antifa, czerpie z tych dwóch jakby źródeł, w sensie inspiracji i czasami w sensie symboliki również, bo można dostrzec tożsame symbole z przedwojennymi i z tymi z lat 60. Ale ja wciąż uważam, że to nie jest to organizacja zarządzana centralnie, znaczy nie ma to żadnego wspólnego kierownictwa, wspólnej myśli ideologicznej. Jest to zestaw haseł, pod który niejako oddolnie podpinają się grupy radykalne, chcące wyrazić swoje poglądy o charakterze takim polityczno-ekstremistycznym. Natomiast nie widzę tutaj żadnego czynnika takiego centralizującego. No właśnie, ale to wyrażanie poglądów też odbywa się w różny sposób. W internecie, w różnych artykułach na ten temat można też przeczytać taką informację, że Antifa sama w sobie dzieli się na takie dwa nurty. Z jednej strony antyfaszyzm liberalny, z drugiej strony bojówkowy. I podobno przedstawiciele tego pierwszego często krytykują bojówkarzy, uznając ich za równie złych, co faszyści. Z kolei bojówkarze uznają metody walki stosowane przez liberałów za nieskuteczne. Czy pan doktor się z tym zgadza, pan doktor Grzegorz Matea? To znaczy, już tak jakby podsumowując, rzeczywiście dostrzegam w tych ruchach pewną niespójność wewnętrzną, również niespójność ideologiczną.
niestety w dzisiejszych czasach no, mamy do czynienia z pewną taką, ja to nazywam McDonaldyzacją, czyli wszelkie ruchy polityczne o takim zabarwieniu lewicowym czy prawicowym staramy się zamykać w jakimś takim nawiasie i widzę Antifę właśnie jako taki nawias, który ma uprościć pewne sprawy. Natomiast tam wewnątrz, trochę tak jak pod pokrywką garnka, gotują się różnego rodzaju frakcje, stronnictwa, jakieś grupy o charakterze wybitnie narodowym, które mają czy realizują swoje interesy lokalne. W Stanach Zjednoczonych nie uważam prezydenta Trumpa za wybitnego znawcę w dziedzinie bezpieczeństwa, co niejednokrotnie już udowodnił i prawdopodobnie to hasło Antifa używa wobec tych wszystkich zamaskowanych młodych ludzi, którzy wybijają teraz szyby w proteście przeciwko śmierci George'a Floyda. Natomiast w Polsce na przykład ten ruch jest marginalny i najlepiej świadczy o tym, że w polskim piśmiennictwie naukowym poświęconym bezpieczeństwu właściwie to hasło w ogóle nie funkcjonuje. Więc tak jak mówię, organizacja to nie jest, jest to co najwyżej jakiś nurt polityczny z tożsamymi hasłami, który czasami wyraża się w sposób taki no, agresywny na ulicach i zapewne dla części tych osób, które biorą w nim udział, ideologia nie ma większego znaczenia, a liczy się rozruba, liczy się bijatyka z policją, co zbliża trochę to środowisko do takich bardziej pseudokibicowskich środowisk, jeżeli chodzi o systematykę działania, niż do partii politycznej czy do frakcji terrorystycznej. Tutaj w 2019 roku, ile się nie mylę, była pierwsza taka deklaracja ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wcześniej ten temat również powracał, jak pan dr Krzysztof Lidl zauważył. Czyli to nie jest coś nowego, co nagle się pojawiło. Nie jest to tendencja, która teraz przy okazji tych protestów w Stanach Zjednoczonych, czy takie oświadczenie ze strony prezydenta, nie jest to żadna nowość. Pytanie, zwracam się do doktora Krzysztofa Lidla, czym Antifa w tym momencie zwróciła uwagę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i też czy pana zdaniem w Polsce w kontekście bezpieczeństwa powinno się większą uwagę na ten ruch zwrócić, czy może tak jak jest u nas teraz, czyli jak tutaj pan doktor przed momentem zaznaczył, w sposób marginalny ona jest traktowana, czy też tak zostać powinno? Ja myślę, że to, co powoduje przede wszystkim taką, a nie inną retorykę, bo na razie chyba myślę, że to jest ten mechanizm ze strony prezydenta Trumpa, to jest tak naprawdę to, o czym powiedział pan doktor, to jest taka próba zamknięcia pod jakimś hasłem, jakimś nawiasem, czymkolwiek to, co się dzieje w chwili obecnej na terenie Stanów Zjednoczonych, żeby móc to w jakiś sposób namacalnie móc określić. No bo jeżeli zgodzimy się z tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych, mam wrażenie, mówiąc kolokwialnie, nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć również pod względem intelektualnym, to on musi sobie jakoś to zmaterializować, to musi być jakiś ruch, trzeba do czegoś się odnieść, to trudno pewnie sobie wyobrazić, że może być to jakiś taki ruch, który po pierwsze w początkowej fazie miał charakter spontaniczny, potem dzisiaj nie jest jednolity, bo tam są ci, którzy mają jakieś kwestie ideologiczne, polityczne na myśli i idą w ramach protestu, do nich dołączają się i bandyci, i przestępcy, i chuligani, i wszystko, co sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Więc pewnie prezydentowi Trumpowi łatwiej jest powiedzieć, że to jest Antifa, mamy tego odpowiedzialnego i teraz coś z tym będziemy robili. Ma to pewnie, tak jak już mówiłem, pewien wydźwięk również polityczny. To znaczy, to prezydent Trump musi pokazać, że jest twardy, że jest stanowczy, tym bardziej, że widać, że nie do końca mu wychodzi to dogadywanie się z gubernatorami, nie wszystko tam działa tak jak należy. Więc myślę, że stąd powrót tej dyskusji. Natomiast rzeczywiście z Antifą jest tak, że to jest ruch, który no przede wszystkim nie stroni od agresywnych działań. I stąd w ogóle pojawia się dyskusja o ewentualnym wprowadzeniu na listę organizacji terrorystycznych, czy w ogóle zastanawianiu się, czy mamy do czynienia z organizacją terrorystyczną, bo ci, którzy szli z hasłami Antify, czy chętnie przyklejali sobie szyld tego ruchu, atakowali koktajlami Mołotowa, napadali konserwatywnych dziennikarzy, czy prowadzili inne akcje, i to powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, no bo te podstawowe dwa elementy, poza tymi szczegółowymi, które wymienił pan doktor,
redaktor, które mówią, że się zastanawiamy nad terroryzmem, to jest kwestia po pierwsze polityczności działania, a ten ruch jest polityczny, jest ideologiczny. No i drugie to jest stosowanie przemocy, czy groźby użycia przemocy. Tu musimy postawić kropkę, panie doktorze. Doktor Krzysztof Lidel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Kolegium Civitas, i doktor Grzegorz Matea, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, za te komentarze. Życzę dobrego dnia i zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A państwa zachęcam do tego, żeby pozostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Wracamy już dosłownie za moment.